Vi campaña aparte olej. Trochę dziś bolosiła po tej długiej przerwie. Niestety nie chciało mi się zbytnio nagrywać. Nawet mi szczerze, że nie chcę mi się też puszczać na YouTube'a. Rozganiamy cały materiał, przepraszam, bo to już działo. Rozganiamy cały materiał i myślę, że macie kłodzie się w kukurydzy. Też wam po części powiem, co się zmieniło, bo się zmieniło dużo, już wam mówię. Szczepy się pozmieniały. Zmieniliśmy na tyle samo, no, tyle samo mogą na siebie wziąć i są o wiele tańsze. Kupiliśmy wreszcie Deutscha, tak jak był na początku serii, ale tam musiałem sprzedać go, ponieważ miał o 6 koni za dużo i to znaczy chcieli szczepić, panowie. Ale powiedziałem, trudno, ale to przeżyłem. Siewnik, ale siewnik i agregat uprawowo siewny marki Agro, masz siewnik, a Amazonę D8. D9, 3 metry z redditami, z ścianiem. Te reddity są talerze. Talerze nie mają sąsiedzi. Co tu się jeszcze zmieniło? Nowa wiata, oczywiście, jeśli można zauważyć, tak jak tu jeszcze będą zauważyć, nowy opryskiwacz. Tam się są opryski. Łyżka została. Pług chyba nowy, nie widzieliście go. Chyba raczej nie. 60 nie ma. Tutaj dokupiliśmy agregat do tego siewnika. Opryskiwacz, jak był, tak jest. Wszystko chyba gra i było 3. Jeszcze sobie w tym siewniku jedną rzecz nie naprawię. Ustawimy mu te znaczniki. No. Chcemy, do tego się nie ma w górze i nie ma też kombajnów, oczywiście kombajny zostały sprzedane. Obydwa. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Zostały sprzedane, po prostu to wapno jest. Tam jeszcze był się ma Amazonę, przepraszam. Też był kupiony. Obciążnik też jest przemalowany na kolor Deutscha, bo Deutsch go głównie używa. Teraz wam pokażę, jak to jest z polami. Z polami to tutaj jest wzięta dzierżawa, tu jest wzięta dzierżawa, tu jest nasze pole. Tu jest nasze pole, tu jest wzięta dzierżawa. Co tu jeszcze? Tyle na razie. Musimy zasiać to pole i pole 65. Kukurydzą. Oczywiście nowy kombajn też będzie. Fakt faktem będziemy musieli na jego wziąć kredyt, ale mówi się trudno. Na chwilę obecną kombaj jak na razie bez przystawki do kukurydzy, bo przystawkę do kukurydzy jeszcze chcemy wziąć, to liczy się 62 tysiące. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Około 62 tysięcy jest. Jeszcze zobaczmy przystawkę. Teraz sobie zobaczę przystawkę i zaraz wam opowiem. Więc tak, za cały kombajn by wyszło oczywiście 88 530 euro bez, z przystawką, a bez przystawki 76 470. Ale przystawkę myślałem, że jeszcze możemy pożyczyć na teraz kukurydzy. Więc mi się wydaje, że na razie bez przystawki kupimy. Możecie obstawiać, co to jest za kombajn. I tak szybne serduszko w komentarzach każdym. Tak, myślę, mi się tak wydaje. No możemy ruszyć. Oczywiście na piesie. Aha, jeszcze można by go włączyć. O, fajnie. Siejemy kukurydzę, ponieważ nie mamy nic do siebie, coś gdzieś tam ogarnęli. Nic, napisałem do nich, żeby przewinęli czas. Wreszcie jeszcze chcemy, bo się pytali o rozsiewać do tego nawozu. Tam chcieli wapno się tak samo jak tutaj też wapno pod polakiem. Rozwijamy się powoli oczywiście, wiadomo.
zaczyna się rozwijać. Najpierw chyba będziemy jeździć raz za razem. Dopiero chyba potem... Nie, raz za razem. Chcieliśmy jeszcze to pole kupić, na razie ono też jest w dzierżawie, więc nie możemy je połączyć. Ale myślałem, żeby je połączyć, a na razie chciałem się na to pieniądze. Myślę, że ten kombajn, jakbyśmy kupili, to już porządny jest, bo łoj. Ten kombajn to jest bardzo porządny. To będzie kombajn, który będzie na długo, no raczej, bo taką szerokością, jaką go kupimy, to... Mało kto będzie dwukrotny bizon. Taka będzie szerokość dwukrotnego bizona. Chyba się oczekiwał, ale bardzo rano to nagrywam. I ten. Mnie to właśnie szerokość dwukrotnego bizona prawie. Trochę mniej niż dwukrotny bizon, ale prawie. I zaklepaliśmy te koło i po piersi. Szybko nie kupiliśmy, musimy sprzedać soje. Stoję dopiero w lato. Teraz muszę jeszcze sobie zasiać tutaj. Jak rozsiejemy to wszystko, no to dopiero będziemy... Będziemy przewijać czas. A w przewinięciu czasu, no to też tak. No jest jeszcze inna ścieżka. Ta kurda by wyszła tak... Koło jak Filip konopi, bo nie wiedzieliśmy co tu zasiać, a tak naprawdę to było posiane z kurzami, ponieważ chcemy iść w świnie, ale mi się wydaje, że żeby spłacić kredyt, to na razie będziemy, nie będziemy na razie kupować świn, nikt się jeszcze nie pytał, bo co robić świnie w komentarzach i który się kapi, jeden nie pytał. Nie wiem, co z tymi świniami, na razie jest postawiona obora, a wiadomo, wszystko idzie powoli. Najpierw ten kombajn chcesz sobie kupić, a potem musicie obstawiać, bardzo bym chciał, żeby ktoś obstawił na jakiś kombajn, potem się dowiedział. Tak, czy nie, bym mu odpowiedział, czy to przed już. Fajnie by było. No. Co mogę wam tu więcej powiedzieć? Na razie to nic nie mogę wam powiedzieć. Może jakiś odcinek z Reala się będzie szybkował, nie wiem, na razie nic nowo. Może skoczenia nie zmienia, a zimego nie mogę nic obiecać. Nowo. Dziękuję też za subskrypcji. Ponad 100, 104, 103, nie patrzyłem konkretnie. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny za te osoby, które subskrybują kanał. Bardzo im za to dziękuję. Jestem dumny z nich. Mnie to bardzo motywuje. Każda subskrypcja mnie też motywuje. Wiadomo. MTZ-a się nie sprzedajemy, ale jest zamiar. Na razie nie mamy na co go wymienić. Tak to. Tak to nie poradzimy. Ale na pewno mogę mam tego zapamięć, ale mi się wydaje, że będziemy się na wystawy i przez grę z tym się dogadać. Bo on wie też tam, ma swoje prywatne sprawy, wiadomo. Więc ja to na razie nie gospodarzę. Bo główny jest taki problem, że nie ma ktoś jak na drugim traktorem. Wystawione są maszyny na dwa, żeby wszystko to nie ma kto tak naprawdę. Rura. No. A ja zobaczymy. No. A gdzie głównie ja to obrabiam wszystko. Wszystkie dzierżawy zaklepuję, kupuję. Wszystko jakoś idzie, wiadomo, to nie jest tu krótki będzie odcinek, bo ile już mamy tutaj? 9 minut, no to wiadomo. Jeszcze jest pół pola tak naprawdę, nie całe. No większe pół pola. Więc przepraszam. Ale jeszcze jest bardzo dużo czasu. Powiem się tak na temat Family 22 widziałem.
że już jest dużo zapowiedzi, dużo takich rzeczy, a... Więc ja powiem tak, że... Tak, że mój komputer nie wiem, czy wytrzyma i w ogóle nie wiem, czy będziemy grać w tym 22. Nie mogę obiecać, nic nie mogę powiedzieć, bo z tą kartą graficzną, co ja mam w laptopie, to... Tak, taki średniaczek to jest, bo tam jest minimum grafika jakaś 600 coś GTX-a, 600 hakiem, a ja mam 960M, no to na niskich nie pójdzie. W domu. Nie wiem, pójdzie na niskich, tylko nie pójdzie na średnich. Na normalny. A wiadomo, na średnich to każdy już sobie pobrać coś minimum. Tych niskich to... Dzięki to. No. Ale no, teraz poradzę. No ja mam poradzę. Ja mam poradzę. Możecie też wbić do mnie na TikToka, podłoga, info. Podłoga, rolnik, podłoga. Napiszę tutaj programy do montażu, napiszę. Możecie wbić, wstawić serwację. To będzie zgadzać. No. Będę bardzo wdzięczny. Jakiś osób tam już nie obserwuję, mam 100 obserwujących. To 3 konkretnie. To są jakieś. YouTube subskrypcji 104, 103. Gdzie ty jedziesz? Tamtą 15 w dzierżawę co wziąłem, to ją powiększyłem. Zapomniałem, że to dzierżawa, ale nic się nie stanie, bo będziemy kupować to, jeśli będziemy mieli pieniądze po tych wszystkich sprzedażach i wpłaceniach kredytu. I będziemy wtedy... Co będziemy? I wtedy będziemy... Jezu... Moja kamera. I potem będziemy... Łączyć to pole 15 z tą 15, 16, tylko tu trzeba jeszcze teren jakiś między nimi. I tu będziemy mieli kawałek terenu. Tu sobie chłopaki wzięli tą dzierżawę i to. Chyba jeszcze to wzięli. Zauważyłem. I chyba tyle. Powoli mapa się kończy. Tak, to było. Tu jeszcze można było kupić. Ja jeszcze mam sobie nie wiem. To jest najlepszy klimat. Właśnie, to był dobry plon. Tam trzeba byłoby jeszcze sobie tamtą zaklepać, tamten pole zaklepać. Ale jeszcze myślałem 20. Ja 20 muszę na sens do niej wziąć. Potem będę wszystkie pola łączył. Jeszcze od chłopaków myślałem, żeby kupić to 22, ale nie wiem, czy się zgodzą i potem 26 kupować jak po kolei. Potem zrobić wielkie lotnisko, że tak powiem, ale powiem wam, że jeszcze chciałem 62 sobie kupić. Nie jest to jakieś duże pole, ale 62 i bym złączył 63. No. Więc teraz tak to właśnie wygląda. I pole mi pomagało orać kapi. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do niego zapraszam na kanał. I zapraszam do Miwiego, nie pomagał mi orać, ale też zapraszam, bo ogólnie pokomoda jeden jak drugi, pokomordy są obydwie. No. No i tak. Wszystko jakoś idzie. Później właśnie zaczynają w domu, nie ma czasu człowiek nagrywać, też tutaj gram bez nagrywania, czasami to już podam nerw. Szkoda nerwów, a jeszcze te wszystkie tutaj jest. Wszystkie tutaj rzeczy też są. Na już. Pakiety są czasami przybiera czas. Długa była bardzo zima. I no. Tyle tak naprawdę. To jeszcze mogę powiedzieć? Chyba tyle, bo nie mam więcej do powiedzenia. Nie. Mogę wam życzyć jeszcze miłych wakacji, żeby nie były... Co jeszcze mogę powiedzieć? Żeby były bez uszczerbków, przynajmniej na zdrowiu.
Wpisując jakąś na TikToku wesołe wakacje, no takie, a nie inne. No i możecie też wpisać, tak jak mówiłem, przyjemnie. No jeszcze mogę wam coś powiedzieć. Znaczy na TikToku mam co drugi dzień stawiam filmik, więc nie wiem. Co drugi, co trzeci, co nie wiem, co ileś tak naprawdę. Jeszcze to co dwa dni. Chyba tyle, no. To pole dokończę sobie. Chyba sam. Nie chcę was tutaj zanudzać. Też widzę, że wielu ludzi nie lubią oglądać moich filmów, więc... Skończymy chyba w tym miejscu. Nie, to już to zrobiono, więc... Trzymajcie się. Zapraszam tutaj jeszcze do chłopaków na kanał. I... to. Dzięki za oglądanie. Cześć. Siema.